Moi drodzy, naszym gościem w poniedziałkowy wieczór Jan Wierzba. Były zawodnik, dlaczego były, za chwilę powiemy. Obecnie trener drużyny Phoenix, która zmieniła nazwę, bo wcześniej to Rolko. Dlaczego właśnie trener? Ponieważ... Na początek chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać. No, zostałem trenerem, ponieważ złamałem nogę w kostkę w 5 miejscach, ale na pewno wrócę z zdrowia jeszcze nieraz. Pokażę tutaj na boiskach PL3, że potrafię grać, że nie zaniżam wartości chłopaków. W tym sezonie zmieniliśmy nazwę na Phoenix, ponieważ zaszło w drużynie dużo zmian. Wynikających z różnych rzeczy, na przykład ja się połamałem, część kolegów ma tutaj śluby i już nie ma tyle czasu. Ale połamanie, że tak, przepraszam, wejdę w słowo, połamanie nie na piłce, tylko podobno w górach. Nie, dokładnie. Pokonały mnie góry tym razem, ale jeszcze się nie poddaję. Także nazwa ma wskazywać, że niczym Feniks z popiołów po rewolucjach kadrowych. Po prostu będziemy wygrywali mecz za meczem. Ale przede wszystkim chcemy się dobrze bawić na PL3. I co oczywiście robimy w każdym meczu. No i super. Właśnie tak się zastanawiałem, skąd ta nazwa, ale już teraz wiem, bo mówię, Phoenix to nie koszykówka, kurczę, bo Phoenix Suns to jest taki zespół w NBA, ale tak szukałem powiązania i nie wiedziałem, ale już teraz wiem, o co chodzi. Ankietę myśleliśmy, czy może się nazwać, nie wiem, bracia, bo mamy w ogóle bardzo dużo braci w drużynie. Jestem no tak. Ja z bratem, są bracia Głowiowcy, czyli nasz bramkarz i obrońca. Mamy szudzików. Tak. No więc naprawdę sporo, ale... Jednak ten Feniks z popiołów bardziej przemówił. Ankieta po prostu była zrobiona i solidarnie, tak demokratycznie nazwa została wybrana. Początek sezonu ciężki, dwie porażki, takie nieoczekiwane, bo tak naprawdę od was zawsze ludzie oczekują, że będziecie gdzieś tam w czubie tabeli. No, byliście w tamtym sezonie wysoko, ponad 100 strzelonych bramek z tego co pamiętam, taki ewenement. Najlepszy atak swojej ligi, no a tutaj początek sezonu od dwóch porażek. Trener zawiódł? Nie taka taktyka? Niestety muszę to wziąć na klatę, bo indywidualności mam w zespole naprawdę wspaniale. Chłopaki walczą w każdym meczu, ale chyba jednak taktyka dobrana to jednak nie było to ustawienie, ale w każdym meczu jakby jest progres. W kolejnym strzeliliśmy jednak więcej bramek, trochę więcej wprawdzie straciliśmy, ale tutaj na ten moment jest 1-0, więc... Widać, tu zostałem na chwilę zajęty, nikt nie mówi chłopakom, jak mają grać, to od razu idzie lepiej. I wygrywałem, ale coach Jan Wierzba chyba też wyciąga wnioski i myślę, że tą taktykę będzie przygotowywał coraz lepszą i coraz bardziej będzie zaskakiwał drużynę rywali. Dzięki temu będziecie gromadzić punkty i piąć się w górę tabeli. Myślę, że tak. No, naszym celem niezmiennie pozostaje awans, najlepsza obrona i najlepszy atak ligi. No i pięknie, a w tym sezonie właśnie bez Damiana Łupińskiego, który dużo bramek strzelał, ale doszedł Leszek Kuszelewicz, drugi Szudzik, bo Łukasz grał z wami, doszedł Przemek do tyłu, więc taki solidny defensor, więc faktycznie tych zmian troszeczkę tutaj jest. No i personalnie mocni jesteście, no co to dużo oszukiwać? Też tak myślę. Myślę, że na przykład Paweł, nasz nowy nabytek, też nieraz zaskoczy swoją lewą nogą. Mamy teraz Kozioła, który tam technicznie, no nie lada, mamy legendarnego stopera fana Bayernu Monachium, Marka Poźniaka. No naprawdę, jest się czego bać przed meczami z Feniksem. Tak, właśnie odnośnie Pawła to taka historia troszeczkę zagmatwana, się dużo działo, taka dynamiczna w zasadzie ta sytuacja. Paweł dzisiaj napisał do mnie, że nie będzie grał właśnie u was w drużynie, tylko przechodzi do drużyny XY, której nie wymienię. Natomiast nic z tego nowego dzisiaj wieczorem się pojawił, więc rozumiem, że przekonaliście go finansowo, kontrakt został podpisany na jakieś magiczne, bajońskie sumy. Po prostu... Paweł stwierdził, że bardzo chce uczestniczyć w budowie tak wielkiego projektu, jakim jest Phoenix Gdańsk. I po prostu taka okazja może mu się nie powtórzyć. To nie jest kontrakt z Ligi Chińskiej. To jest poważny projekt, który może być budowany latami. Kto by nie chciał u was grać? No, nie znam takiego tak naprawdę, więc osobiście też bym chętnie u was pobronił, ale macie bramkarza, więc... No, grałeś u nas, z tego co pamiętam. Kiedy. Tak, zdarzyło się. Przeciwko nam. Także jesteś w Annałach gdzieś tam. Tak, faktycznie. Z RedTube'em. Oni to wspominali ostatnio, że ja grałem w polu. W ogóle to jest niepojęte, że ja grałem w polu, bo ja już to tylko między słupki. Miesza z tym. Ale zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z nami pograć. W sensie, no mamy jakby sobie nasze też treningi, można wpaść sobie, pokopać z nami. Jesteśmy otwarci zawsze. No i pięknie, kochani. Jeśli się dobrze bawić. Tak jest. Jeśli macie ochotę pograć z chłopakami z Phoenix, to oni zapraszają do siebie. Być może zostaniecie wtedy członkiem drużyny, nigdy nie wiadomo, bo tak naprawdę gdzieś tam te perełki też pewnie krążą i jeszcze nie w każdym zespole się znajdują, więc macie szansę. Scoutingu działa prężnie. Świetnie. Udało nam się nawet Pawa Kozioła w ostatnich chwilach. Wizją tego projektu. A ja przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich naszych sympatyków. Oczywiście mamy, siostrę, babcię.
czyli same kobiety. A jak? Które pozwalają przychodzić na te mecze de facto. Naturalnie. Też żony wszystkich kolegów z drużyny, naprawdę to jest super, że pozwalają na grać, trenować i wiedzą, że chłopaki tutaj z pasją podchodzą. No dobra, bo się tak rozgadaliśmy. Życzę zdrówka. Bo to się przyda, życzę powrotu na jesień, bo jakby w tej edycji w ostatniej trasie na to szans nie ma, ze względu właśnie na to złamanie. No i trenerskich sukcesów. Jest progres tutaj. No tak, prowadzicie, do końca meczu spójrzmy, zostało jakieś 10 minut, więc może to pierwsze zwycięstwo i troszeczkę w górę tam. Kasa wyjdziesz, kurczę, chłopaki grają, ja udzielam wywiadów. No. Ta drużyna sama gra. Dokładnie, samograj. Więc ewidentnie w pierwszych meczach to była wina trenera, ale walczą. Tak. Jeszcze teraz pokażemy. No i pięknie, dobra, życzę powodzenia w takim razie i jeszcze raz zdrowia. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich sympatyków. I antyfanów może, bo tak też niektórzy takie życzenia, nie? Nie, ten projekt nie ma antyfanów. Nie ma antyfanów, dokładnie. Dzięki piękne. Dzięki.